Siemaneczko, w 108 części Let's Play Wiedźmin 3 Dziki Gon. Witamy na Skellige, witam ja i wita Niedźwiadek. Tak, dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności kto na jakiej porze nas ogląda, mały fail. Dokładnie. Ostatnio trafiliśmy na karczmę, wygraliśmy z karczmarzem. Niestety za drugim razem, przez mój błąd, ale wygraliśmy. Zostawiliśmy zbędny lucik, może nie wszystko, ale część. I co, ubraliśmy się, Geralt jest elegancko ubrany na Stypę. I właśnie w tamtym kierunku będziemy szli. Ale jeszcze, kurczę, muszę zobaczyć fryzjera. Znaczy, nie będziemy sobie zmieniać fryzury, ale po prostu chcę zobaczyć, jak on tutaj wygląda. Sztandary czarnych zdobyte na... Witaj. Dziś od rana może spokojnie, tak jakby bogowie uszanowali śmierć wielkiego Konunga Brana. Jesteś krawcem? Jestem, prawdopodobnie jedynym na wyspach. Aha, to zaraz, okazało się, że ten fryzjer jest krawcem. Ciekawe. A jest tutaj opcja, czy mnie ostrzyże? Skoro tak dobrze radzisz sobie z nożyczkami, może byś mnie ostrzygł. Zwykle tego nie robię, ale podróżnemu odmówić nie wypada. O, jest też opcja, żeby nas obciął. Jakie masz stawki? Wszędzie takie same? Ta. Ale widzę już, że opcje się trochę pozmieniały. Chociaż nie, chociaż kolejność chyba się zmieniła. Ale dobra, no nie będziemy zmieniać fryzurki, bo niedawno zmieniliśmy. Ale gościu ma tutaj handel, a ja chcę zobaczyć, co masz na sprzedanie. Chętnie obejrzę. Mądrze, u mnie byle czego... Same eleganckie rzeczy, aha, i nic więcej. Ale mogę sprzedać ci tak jak do Kowala, zajebiście. Ci posprzedaję, bo w sumie wolę mieć akwipunek w miarę pusty. Dobra. Ciekawe. A to jest ciekawostka, to trofeum z południcy, nie? Co u karczmarza było za 45, u zielarza było za 42, to u niego jest za 30. No to trochę jest różnica. O kurde, no, zostawiamy sobie. Oczywiście trofeum z południcy już mam w skrzyni, dlatego chcę to sprzedać, ale nie za taką cenę. A zajrzyj do mnie. Absolutnie nie, dobra. Lecimy do Yennefer w takim razie. Dobra, ta chwilka jest, to może coś jeszcze powiem. Zapomniałem powiedzieć, jak rozmawialiśmy o Krwawym Baronie. Tak. Bo ja teraz jestem właśnie przy tym wątku, że przedwczoraj, jak sobie grałem, zrobiłem coś bardzo, bardzo głupiego, czego bardzo żałuję. No, powiedz co zrobiłeś, No, bardzo zły wybór miałem, bo był sobie poroniec i praktycznie każdy go odczarowywał, a ja go zabiłem. Zabiłeś czego w sumie trochę żałuję. Chyba to tak dużo nie zmienia, ale jednak tak był szybki wybór, no to tak zdecydowałem, że tak zrobię, bo no, tego dużo nie widziałem i... Wstydź się. Nie, żałuję, ale no, stało się. Wstydź się, naprawdę wstydź się. To był potwór. Potwór, ale miałeś szansę go czarować. Ale tak, dokładnie. Wiedźmini nie zabijają potworów, tylko najpierw próbują je odczarować, wiem o tym. Dokładnie. No, wstydzę się w sumie trochę takiej decyzji, bo była to zła decyzja, ale no, już nic nie zrobię. A mój ojciec bije czarty. Waż swe kroki. Dobra, czy ja tędy dotrę tam, gdzie bym chciał? No nie wiem. Zobaczymy, chodźmy, sprawdźmy. A gdzie chcesz dotrzeć? Do Yennefer. Tylko kropeczki mnie prowadzą w innym kierunku. Aczkolwiek ja idę w tym kierunku, gdzie mam iść, tylko że kropeczki mnie prowadzą inną drogą, więc ciekaw jestem, czy... Ja bym szedł po kropkach, bo tam trudno jest się dostać, jak się nie idzie po kropkach. Ale dobra, to już zobaczmy, bo tutaj jest sporo ludzi, więc może zobaczymy też kogoś ciekawego. Może jakiś wykrzykniczek albo coś. Oj, mroźne klimaty się zaczynają. Kurczę. Aha, dobra, to jest ślepy zaułek, wieża do obserwowania morza. I tam panowie sobie siedzą, dobra. Czyli się wracamy, okej. W ogóle będę musiał tu między odcinkami wyczyścić tą wioskę do czysta. Wszystkie skrzyneczki i tak dalej. Żeby to porządnie zeksplorować. Zawsze tam korona do korony i się uzbiera. A jak dobrze wiemy, kasa będzie potrzebna w przyszłości. I to całkiem sporo tej kasy. Serio? Te kropki mnie aż tak daleko wyprowadzają? Tu tędy może chyba przejdę. A nie, to tam na górę. O matko. No dobra, to się już przebiegniemy już tutaj. Z płotką nie będę cudował. Aż niepotrzebnie mi się tylko zdenerwowało na płotkę. Naszą ukochaną. Stypa. No, Stypa. Pociągniemy dzisiaj wątek główny. Mam nadzieję, że zakończymy ten wątek Stypy w tym odcineczku. Przynajmniej na to liczę. Ostatnio rozpieszczam was, bo dostaliście sporo długich odcinków. Mam nadzieję... No, tak dokładnie. No. Trochę długich odcinków jest i jest to też może trochę moja wina w tym. Moja zasługa. Najwyżej będziesz użyczał mi swojego internetu, żebym to wysłał. No spoko. O, tu jakiś druid sobie siedzi. Aha, nie pogadamy. No szkoda. Dobra, ale chodźmy. Ale powiem ci, że ładnie wyglądają te klimaciki. Znaczy klimaciki, krajobrazy. Naprawdę, jak tak wszedłem na górę, jak się popatrzy na to wszystko tak z góry, no, będą tu widoki, naprawdę. No, ale mówiłeś, że masz nadzieję, że w tym odcinku zakończysz to, ale coś mi się nie wydaje, niestety. No chyba, że zrobimy 2-godzinny odcinek, no to wtedy może. Nie. Nie. Bym wysyłał to pewnie z pół roku. A tego byśmy nie chcieli. No nie chciałbym pół roku czekać na odcinek. No. O, ale znacznik nam się odblokował. Dobra, zajebiście, bo tutaj ogólnie jest bardzo długa droga do tej miejscówki. Ale o, już cutscenka się odpala. I potrzebuje godnego następcy. Mówisz pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem Skellige polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Dobra, przedstaw nas. Przedstawisz mnie? Oto mój przyjaciel Geralt, a to Birna, wdowa po zmarłym Branie. Królowa matka. Miło mi cię poznać, Geralcie. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, ale w takim dniu jak dzisiaj nie mogę sobie pozwolić na przyjemność długich konwersacji. Rozumiem. Świetny strój. Wyglądasz czarująco. O, dziękuję. Ty olśniewasz. Wiesz, brakowało mi ciebie i twojej szczerości. Cieszę się, że jestem tu razem z tobą. A wzajemnie. Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem, czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Wolę się cieszyć z tobą na trzeźbo. Będziesz mi prawił komplementy? Będę ci mówił to, co myślę. Dobra, lecimy z Yennefer. Umarł król, niech żyje król. Co przywieźliście na pożegnalną ucztę? Chleb, owczy ser. Bo nasz wóz to cały wyładowany jest trupami wydartymi czarnymi. Mamy też wiesz, Geralt, nurtuje mnie pewna kwestia. No. Twoja broda. Skąd ten pomysł? Oho, temat brody. Do twarzy ci z brodą. A, dziękuję bardzo. Troszeczkę ją hodowałem. Pani Yennefer, panie. Witaj, Arnwaldzie. Moim towarzyszem jest Geralt z Rivii. Zaszczycony jestem. Mi również miło. Widzę, że goście przybyli tłumnie. Każdy chce pożegnać króla i każdy chce zobaczyć kandydatów do korony. Chcieliśmy porozmawiać z Cracham an Craite. Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki, Cerys. Proszę za mną. No okej. Tutaj nas posadzono. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego Wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie, nie pamiętasz? To były dawne czasy. Kiedy odwiedziłeś naszego ojca, ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię wam współbiesiadników. To Halbjorn, syn Holgera Czarnej Ręki. To Lugos Siny, pierworodny Lugosa Szalonego. A ze Kwiszem walczy Otryk an Hindar. No witam panowie, witam. Widzę, że posadzono nas samymi synami Jarlów. Cerys an Craite jest córką Jarla, Geralt. Córki Jarlów niczym nie ustępują synom. I ja tak myślę, w przeciwieństwie do naszych współbiesiadników. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nich marzy o tym, żeby zostać następcą Brana. Cerys zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym czynem, zostanie królem. Wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali z Crachem? Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz? Wtedy, jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry? A potem, kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek? No, czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym. I wtedy, i teraz. Skoro już się zgadało, nie widzę wśród was Hjalmara. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając do wyścigu, mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedźminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt, to będzie coś. Zgadzacie się? To zależy, czy Wiedźmin się zgadza. O Boże. Wyścig na płotce. O. Ale dobra, no. Czemu nie? Proszę bardzo. Jakie są zasady? Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hjalmara z pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie ze szlaku, przegrywa. Chociaż? Myślałem, że pożygam się z nudów. Ruszajmy! Chociaż może z buta będzie... Nie no, z buta się nie będziemy ścigać. Jesteśmy na miejscu. Stąd ruszycie na szczyt tamtej góry. Na wierzchołku jest pień dębu. Kto pierwszy wyrwie z pniaka topór Hjalmara, ten zwycięży. Okej, toporek, wyrywamy. Jestem gotowa. Ja też. Ruszacie na dźwięk rogu. A nie, jednak z buta. Dobra. Okej, no z buta to się mogę ścigać, jejku. Bałem się, że będzie płotka. Mam wyścig z córką Jarla. No, jesteś szczęśliwy, że nie na płotce. Oczywiście. No skakuj, skakuj, Geralt, o. Zajebiście, na płotce, o Jezus. O Jezus, normalnie. Jeszcze wystarczająco nie odpocząłem po ostatnich wyścigach na płotce. Więc na razie nie. Jejku, z buta, jak ją zostawiłem z tyłu. Boże, ona chciała ze mną wygrać. Litości. A nie zamierzam się podkładać. A, ktoś tu zaraz będzie na górze. Mam nadzieję, że ten toporek wyrwiemy z tego pieńka. Chociaż chyba nie powinno być żadnych problemów z tym. Mam taką nadzieję. Dobra, już go widzę, już go widzę. Bierz go. Wygrałem, ale tylko o włos. Jak tylko o włos? Nie ma czegoś takiego. Jest zwycięstwo albo przegrana i ja przegrałam. Zostawiłem cię z tyłu. Chodźmy. To z 20 metrów, a nie. Geralt mówi, że wygrał tylko o włos. Skromny ten Geralt. Mam nadzieję, że nie będzie zła na nas, że wygraliśmy. Widzę, że Stypa już się rozkręciła. Skelligijczycy na takie rzeczy się nie złoszczą. No to zajebiście. Przegrałaś z Wiedźminem, przepiórku. Każdy z nas by przegrał. Dosyć tego gadania, no. Napijmy się! Oj, mówiłem Yennefer, że nie będę pił, ale no kurczę... No chyba... Trochę możesz, trochę no, możesz. Taką kolejkę mogę, no. Jedną. Góra 8. Dawać winę i kielich! Zabrana! Niech mu niczego nie zbraknie na tamtym świecie! Zdrowie mojej pięknej towarzyszki. Dziękujemy za towarzystwo. Niestety na nas już czas. Dobra, już Yennefer. Tak? Owszem, musimy porozmawiać, ale nie tutaj. Oj, będzie opierdol. Się za tamtymi drzwiami. Oj, będzie. I to chyba srogi. Jednak Yennefer się nie spodobało picie za jej zdrowie. A tobie nie wstyd? Wstyd? Z jakiego... O. Geralt, poznaj Holgera, zwanego Czarną Ręką. Birnę, wdowę po Branie, i naszą gospodynię już poznałeś. Wdowa? Obowiązkiem wdowy jest być przy mężu. Obowiązkiem wdowy jest zadbać o królewskiego syna. Nie takie są nasze zwyczaje. Wasze zwyczaje to barbarzyństwo. Nie no, może się lepiej nie wtrącajmy. Nie wtrącajmy się w to co kraj to... No właśnie, Yennefer, spokojnie. Mówimy o paleniu kobiet, a nie o strojeniu drzewka na Jule. To surowy obyczaj, ale jesteśmy w surowym kraju. Tradycja jest siłą Skellige. To ludzie ustanawiają prawa i ludzie mogą je zmieniać. Słyszałem wiele dobrego o Branie. Będzie mi go brakowało. Nie byłam jego pierwszą żoną, ale to ja urodziłam mu pierworodnego i ja wyprawiłam go w ostatnią podróż. Przeżyliśmy razem wiele lat. Chodźmy, Jen. Na nas też już czas. Chodź, Svanriga. Okej, widzę, że ona chce tego swojego syneczka. Podstępna suka. Jeszcze do niej nie dotarło, że jej władza się skończyła. Wsadzić na... Bran umiał trzymać ją w ryzach. Uczcijmy jego pamięć. O kurczę, znowu mam okazję się napić. Wiem, że Yennefer się wkurwi, no ale nie wypić za zmarłego króla. No nie no, tak się nie robi, nie? Niedźwiadku. Pij, pij. Tak nie lubimy Yennefer, mowa jest wredna. Muszę tam. Bez przesady, nic się nie stanie. No już tak nie patrz, no. Zostań jeszcze, Geralt. Szczerze to nie wiem, co będzie. Holgerze, piję za zdrowie twoje i twojej Czarnej Ręki. Oho, widzę, że Geralt już się też rozkręcił. A teraz wypijemy za to, żeby cesarzowi Nilfgaardu kutas nigdy więcej nie stanął. Żeby nie doczekał się potomka. Nie, Geralt. Geralt. Chodźmy. Tak. Oj, będzie opierdol. Będzie. I to bardzo srogi. Ale... No? Mogę z tobą... O, jeszcze mogę z tobą pogadać. Dobra. Jak się mają sprawy na Faroe? Jak zawsze. Leje i piździ. Dumasz, od ciebie bije. A co tu kryć? Faroe to skała porośnięta sosnami, ale nam więcej nie trzeba. Sosną się nie najecie. Ale zrobimy z niej draka, a wtedy zjemy to, co wyhodowali inni. Po tym jak zabierzemy ich złoto, porwiemy ich kobiety i puścimy z dymem ich chałupy. Tak żyje klan Dimon. Okej, rozumiem. Bywaj. Czyli zajmujecie się łupieniem i paleniem wiosek i tam statków. Dobra, jest tu jeszcze ktoś ciekawy do pogadania? Cerys? Możemy chwilę pogadać? Przykro, gdy ktoś taki jak Bran umiera. Wszyscy mówią, że był dobrym królem. No, o zmarłym nie godzi się mówić inaczej. To znaczy, że się z tym nie zgadzasz? Bran całe życie spędził na morzu, a jak go nie było, odżywały zatargi, które toczyły wyspy od środka. Wtedy ludzie pomstowali, że nie ma komu rozsądzać sporów. Ale potem Bran wracał z łupami, urządzał uczty, miód lał się strumieniami i ludzie znowu go kochali. Mhm. Czyli jednak nie był takim cudownym królem, jak tu wszyscy mówią. Czego? Okej, jest jeszcze ktoś ciekawy. Rzucanie toporami. O. Dobra, gdzie jest Yennefer? Tutaj. Jednak chodźmy już za tą Yennefer, chyba że jeszcze kogoś tutaj spotkamy ciekawego. Co to znaczy, że Skellige czekają ciężkie czasy? Mówże jaśniej. Serce było zdeformowane. To zawsze zły znak. A czy dla mnie też? Słyszysz? Co będzie ze mną? Nie lękaj się, panie. Na pewno nie dam ci zginąć. Musisz tylko postępować wedle moich wskazówek. Przedstawiam wam Geralta z Rivii. Geralt to Udalryk, jar klanu Brokwar ze Spikeroog i jego doradca Hiat. Biały wilku. Witajcie. A w sumie spytaj mi się, co czeka mnie i Yennefer. Pozwolisz, Jen, że zapytam o nasze sprawy. Co nas czeka w przyszłości? Gdy znajdziecie osobę, której szukacie, ona umrze. O. Czyli nie spotkam bogatego i przystojnego bruneta? Będziesz musiał mi wystarczyć, Geralt. W twoim głosie wyczuwam drwinę, pani. Ale moje wróżby nie kłamią. No lepiej, żeby kłamały. Muszę przyznać, że nie do końca wierzę we wróżby. To, czy się wierzy, czy nie, nie ma znaczenia. Powiedz mu, co go czeka, to co mówiłeś mnie. Twoje losy splatają się z losami Udalryka. Będziesz postępował w ciemność. Przed tobą ogień i cień. Słyszałeś, Geralt? Już wszystko jasne? Dziękuję za wróżbę. Teraz nie dowierzasz, ale jeszcze wspomnisz moje słowa. No, być może, być może. Cieszę się, że was poznałem. Znieśmy toast i uczcimy pamięć króla. Och, kolejny toast. Może już starczy. Dziękuję za propozycję, Udalryku, ale dziś muszę zachować trzeźwą głowę. Czekają mnie ważne rozmowy. Tylko nie pogniewaj się. Ach. Nie był zadowolony. Dziwny człowiek. Słyszałam, że jest bardzo chory. Dzisiaj trzymał się wyjątkowo dobrze. No dobra. Przypilnuję już moich dzieciaków. Zapytaj mnie jutro. O, chciałbym sobie zapisać. Jest tu jeszcze ktoś ciekawy do pogadania? Pamiętasz mnie, Jarlu? Pamiętam, Geralt, pamiętam. Wybacz, bogowie mówią. A, bogowie mówią. Pamiętasz mnie, Jarlu? Pamiętam. Wybacz. Dobra, to sobie nie pogadamy. A ty? Dobra, też. Od ciebie się nic nie dowiem. Dobra, no idziemy, idziemy. Spokojnie, Jen. Jestem tuż za tobą. Powiedz mi, Lugos, dlaczego... Aha. A tutaj? Pozwólcie, że przedstawię wam Geralta z Rivii, Wiedźmina. A to jarlowie. Donaran Hindar i Lugos zwany Szalonym. Nazwanie Lugosa Szalonym jest obrazą szaleńców. To zwykły zjeb. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderżnę ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi zaleję szczynami. Dosyć! Czas to rozstrzygnąć! Tu i teraz! Ha, ha, ha! Aleś mnie przestraszył, zesrałem się w spodnie. Uważaj, bo się pokaleczysz pizdą. Słyszałem, że w czasie biesiad na Skellige panuje zawieszenie broni. Znam uświęcone obyczaje, ale niech Lugos wie, że nie pozwolę pustoszyć Kindartwial. Nie boję się ciebie, Donar. Niebawem przypłynę, wychędorze kapłanki, napiję się z twojego kubka i nasram na twój stół. Wyczekuj mnie. Cesarz ucieszyłby się, gdyby usłyszał waszą rozmowę. Zapraszamy jego cesarską mość bardzo serdecznie. Niech przypłynie. My się czarnych nie boimy. Rejzy na nabrzeżne wsie to jedna, a regularna wojna z cesarstwem to inna para ciżem. Patrzcie ją, jaka wyszczekana. Idź wiedźmo mieszać w kotle i przecinać czyraki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Oj, nie przeginaj. No, trochę przegiął, ale... Dobra, lecimy na hardcora. Przegiąłeś, Lugos. Wiesz co, Lugos? Wyszło właśnie, że ja też mam gdzieś święte prawa gościnności. No nareszcie! Wreszcie coś się zaczyna dziać, a już myślałem, że się pożygam z nudów. Chodź tu, przybłędo, pokaż z jakiej gliny jesteś ulepiony. Dawaj. Cwaniaku. Odsunąć ławy! Będą się po mordach okładać! O kurwa, na 30. Jezus. Po cholerę kazali mi tu przypłynąć. Zadanie było na 16. Tak mam tu kurwa przeciwników, z którymi się muszę bić, którzy mają 30. No kurwa. No przecież najebie mnie jak szmatę. No już mi. No w pizdu kurwa. W pizdu. Weź kurwa, nawet nie chcę tego oglądać. Ja pierdolę. Natrzaskał mnie. Kurwa, z przyjemnością bym mu obił ten niewyparzony ryj. O matko. Co za niesprawiedliwość. Jednak musimy to rozwiązać opcją, żeby zachować spokój, niestety. No ale no, nie jest do zrobienia. No, może jakoś powoli, ale to przecież sama walka by trwała z pół godziny, nie? No to bez sensu. Lipa. Lipa straszna. Jesteśmy tutaj, dobra. Dawaj, Jen. Przewiniemy trochę ich monolog, pogawędkę raczej. Tak, później się wyzywacie. Słyszę. Nie. Dobra, zachowajmy spokój. Uspokój się, Lugos. Żadna baba nie będzie mnie uczyła, jak wojować. Faktycznie, nie było to moim zamiarem. Chodź, Geralt. Zdaje się, że wyczerpaliśmy temat. No, chodźmy. Mogę jeszcze z wami pogadać? No, o co chodzi? Dwa klany na jednej wyspie to chyba ciężkie sąsiedztwo, co? Sąsiadem jest ktoś, kto mieszka obok ciebie, a nie ten, co zajął pół twojego domu. An Craite zagarnęli nasze ziemi. Za czasów Haralda Chromego, 300 lat temu. Co nie zmienia faktu, że zrobili to bezprawnie. Ja jeszcze Kracha z Artskerik przegonię. Zawzięci, sukinsyny. Tak z ciekawości, czemu wołają na ciebie szalony? Dlatego. Okej, nie było pytania. Bywaj, Lugos. Dobra, a jeszcze ten drugi gościu. Witaj, Geralt. No siema. Wyglądasz na rozsądniejszego niż tamtego imbecyla. Teraz po śmierci Brana to ty jesteś najstarszy wśród jarlów, tak? I oby jak najkrócej. Nikt cię już chyba nie prześcignie. Nie, ale chętnie oddam ten honor następnemu w kolejce. Ja już się nażyłem. Moje ręce były czerwone od krwi wrogów. Czułem na skórze słońce południa i wiatr północy. Dotyk kobiet wschodu i zachodu. Teraz chcę umrzeć. Tak, żeby o mnie śpiewano. Już? Bez przesady, jeszcze trochę byś sobie pożył. Co nowego na Hindarstwie? Co nowego? Lofoten zniszczony, ogród w ruinie. A do tego jeszcze zaląkł nam się Ulfhedim. Słowem lepiej być nie mogło. Aha, czyli ogólnie masakra. Bywaj. Dobra. No już idę, Jens, spokojnie. No i opierdol czy nie? Co teraz? Teraz złożymy wizytę w laboratorium Myszowora. Nie wspominałaś, że nas zapraszał. Bo nie zapraszał. Aha. Ciekawe. No tak chyba nie powinniśmy, co? Nie powinniśmy włamywać się do pracowni Myszowora. Gdybym nie znała cię lepiej, powiedziałabym, że stałeś się drobnomieszczeński, ale ja wiem, że po prostu lubisz marudzić. Dlaczego marudzić? Po co tam idziemy? Po pewien przedmiot. Maskę Uroborosa. Będzie nam potrzebna, więc musimy ją ukraść. Ta. No jasne. Chodźmy, Geralt. Dobra, ale do pracowni... A teraz opowiesz mi, do czego ci potrzebna maska Uroborosa. Owszem, ale wszystko w swoim czasie. Rozumiem, że ty zadecydujesz, kiedy nastąpi ten czas. Zgadłeś. Do pracowni Myszowora idziemy sobie w następnym odcinaczku, bo już tutaj nam pół godziny wybija. Ale widzę, że tu jeszcze jakaś komnata jest do sprawdzenia. Mają tu jakieś fajne rzeczy do zabrania. No, coś tutaj nawet jest. Jakieś parę książek. Bez szału. Ale mimo wszystko. Dobra, w tym odcinku to będzie na tyle. Jesteś tam, niedźwiadku? Nie usnąłeś? Aha. Niedźwiadek chyba sobie zasnął. Dobra. Tak, przyszłaś tutaj za mną, Yennefer. Okej. Myślę, że tutaj sobie zakończymy odcineczek. O, co jest z niedźwiadkiem? Jest niedźwiadek, czy go nie ma? Chyba musiał gdzieś pójść. Tak, dobre. W tym odcineczku to było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie również o Steamie i o rodzinie. Jeśli macie jakieś pytania, to dodawajcie do znajomych. Pytajcie, piszcie, co tylko chcecie. Jakiekolwiek pytanka, postaram się odpowiedzieć. A tymczasem trzymajcie się. Na razie, do następnego.